Kolejny start szosowy i znowu pada, ale tym razem bez jakiejkolwiek myśli, że będzie nieco lepiej. Więc elo, velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to wyścig szosowy w Kowalu imienia Kazimierza Wielkiego. Na razie siedzę w busie i nie chcę za bardzo z niego wychodzić, bo no nie jest za fajnie, nie jest za ciepło, nie jest ten. Ale zobaczymy, trzeba znaleźć chęć pozytywnego myślenia na dzisiaj. Niestety jest to wyścig ze startu wspólnego, gdzie weźmie udział ponad 100 osób, więc trzeba będzie uważać od samego początku. Będzie trochę zakrętów, będzie trochę górek, więc no, szaleć nie można. Z innych pozytywnych rzeczy to to, że udało mi się wczoraj o północy złożyć do końca rower i dzisiaj przedpremierowo, kto jest na miejscu, może sobie go obejrzeć. A za niedługo będzie pierwsza jazda, tak zwany New Bike Day. A dzisiaj jest Rainy Day. No nic, może stanie się cud i będzie nieco lepiej. Dobra, jeszcze szybka drzemka i zaraz będę się przebierał. Numer startowy zamontowany, 88, czyli mój rocznik. To jeden chyba z takich pozytywów, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Ale... no, bajeczka. Porozmawiałem trochę z ludźmi i no niestety część osób rezygnuje z dzisiejszego startu. No to nie ma co się dziwić. Ja wystartuję. Niezależnie od tego, jaka będzie dalej pogoda, czy się przejaśni, czy nie, to wystartuję. Nie wiem, czy się będę ścigał, czy po prostu to przejadę. Nie wiem, naprawdę. Chociażby teraz było słońce i dopiero zaczęło padać w trakcie, ale teraz... nie wiem. Morale wszystkich, co rozmawiam, są takie... tyci. Trudno, tak jedni też muszą być. Zastanawiam się, czy nie wziąć po prostu gravela i przyjechać na gravelu. Może to by było sensowniejsze rozwiązanie. No ale dobra. Czas się przebrać i wystartować. Nikt chyba nie chce za bardzo rozmawiać. Nie chce nikt. Gdzie jest ta? Jak ona ma? Gdzie jest twoja żona? Zaraz tu będzie. Zabierz się nam do tego, do biura zawodu. Tak. Jak możesz. Thank you.
Dawaj, dawaj! Jest i Kazimierz III Wielki, jest już koniec, średnia 46 na dystansie 82 km. Jakieś waty tutaj coś wyszło, średnie tętno 158, moc średnia 283, ładnie, ładnie pojechane, TSS-ów 166, NP 318. Niestety źle coś przekalkulowałem, jeżeli chodzi o kartę pamięci do kamery i nie nagrałem całości, ale generalnie po pierwszym kółku już tam za dużo się nie działo. Chyba czterech odjechało już na pierwszym okrążeniu. Jeszcze nie znam wyników, zaraz będę tam się mniej więcej dowiadywał. Później co? Cały czas z tyłu, niestety głowa przegrała tym razem. Pogoda, o, przestało padać na sam koniec. Fajnie, szkoda, że wcześniej nie mogło. Mówię, głowa przegrała. No, noga była, ale... Oczy mi się zatarły. Masakra. Uwielbiam jazdy na szosie, uwielbiam kolarstwo szosowe oglądać w Eurosporcie, ale sam przyznam szczerze, że ze startu wspólnego średnio lubię startować, ale czasami chcę tak przypalić nogę. Fajnie było. Dobrze, że wszyscy dojechali bezpiecznie, nie było ani jednej kraksy, więc to mnie zadawala. Wynik nie wiem, daleki pewnie, ale no już modliłem się o to, żeby dojechać jakoś szczęśliwie do domu, do mety. O, i znowu zaczyna padać. Dobra, chyba trzeba się przebrać. No. Dobra, jest medal, jest dekoracja. Zjadłem pyszny żurek rozgrzewający, do tego jeszcze chleb ze szmalczykiem i pysznym ogóreczkiem, więc czuję się najedzony i zregenerowany. Zaraz będzie dekoracja i co do dekoracji, no to fajnie, że pierwsze trzy miejsca to akurat lokalni zawodnicy, czyli pierwsze miejsce Miłosz Błaszczyk, drugie Patryk Krajewski, trzecie Maciek Mirecki. Są to osoby, które już nieraz u mnie na kanale widzieliście, bardzo mocni zawodnicy. Ja się niestety poddałem. Finalnie zdobyłem 22 miejsce w Open w kategorii nie wiem. Zobaczymy. Cieszę się, że większość osób dojechała w całości. Tylko jeden Maciek najpierw wypadł
z trasy, pojechał trochę po piochu, a później jeszcze finalnie wziął i sam wywalił się na zakręcie. Na szczęście bez jakichś większych obrażeń, trochę szlifów i tyle. Dobra, lecę zobaczyć dekoracje. Maciej Birecki stoi obok mnie z Włocławka. Miejsce drugie, Patryk Krajewski, Poznań. Średnia 42 km na godzinę, to razem jechali. Maciej uciekał sam przez 10 km. Miejsce pierwsze, Miłosz Błaszczyk z Wrocławka, a właściwie to ze Szpitala Górnego. Okej, nagrywam to dzień po, bo pogoda była nie najlepsza, warunki były naprawdę średnie, aby móc coś troszeczkę lepiej to podsumować. Jeżeli chodzi o nagranie, to po prostu wziąłem nie tą kartę, co trzeba i na karcie miałem mało pamięci, przez co nie nagrałem całego wyścigu. Ale jeżeli chodzi o cały przebieg, to poszło takim, można powiedzieć, typowo szosowym klasykiem, czyli prawie od samego początku poszła ucieczka czteroosobowa. Później chłopaki z Żychlina, trochę mam chrypę po wczorajszym dniu, pracowali solidnie, aby ich dogonić. Niestety po pierwszym okrążeniu już sobie odpuścili. Stwierdzili, że muszą rozegrać to troszeczkę inaczej. Przed pierwszym możliwym podjazdem na drugim okrążeniu widać, że sobie troszeczkę wszyscy odpuścili. Ja chciałem spróbować coś troszeczkę przycisnąć. I początek podjazdów zacząłem spoko, ale zaraz była poprawka i akurat na moich zakwaszonych nogach chłopaki odjechali. Później próbowałem jeszcze parę skoków, aby ich dogonić, aby odskoczyć grupie, z którą jechałem, ale niestety bez powodzenia. Więc finisz nie ryzykowałem, bo było parę ciasnych zakrętów. Próbowałem jeszcze na ostatniej prostej parę razy tam przycisnąć, odskoczyć, ale się nie udało. Nogi już były na tyle zakwaszone, że po prostu już dojechałem bezpiecznie swoje. Nie chciałem ryzykować.